Jak to mi się źle nagra, to się zabiję. Cześć, tu Glitch. Pewnie będą pytania, czemu nie pokazuję swojej twarzy. You're welcome. Więc dzisiaj mam dla was pewien unboxing pewnej paczuszki. Pewnie jesteście ciekawi. Glitch, skąd masz tą wielką paczkę? Ukradłem. Wiecie, pewien czas temu nawiązałem współpracę z firmą Crux i ta firma zajmuje się sprzętem gamingowym, czyli myszkami, klawiaturami, mikrofonami i takimi rzeczami. I zgodzili mi się wysłać pewne rzeczy dla mnie oraz dla was na rozdanie. Ale do rozdania wrócimy potem. Będę z wami szczery i mimo tego, że to nie jest moja pierwsza współpraca, to mega boję się takie rzeczy nagrywać, bo boję się, że coś mi źle wyjdzie przy nagrywaniu. Ale cóż. Mniej więcej wiem, co mi wysłali, bo wysyłałem im linki z tym, co dokładnie mnie interesuje, ale mogli coś zmienić, może czegoś nie wysłali albo dodali, ale wątpię w to. Okej, to nas raczej nie interesuje. Interesuje nas środek. Okej, to jest środek, co ja gadam. Okej, pierwszą rzeczą, jaką dostałem, jest klawiatura. Jest to klawiatura gamingowa, mechaniczna, z pomarańczowym oświetleniem. Na zdjęciu wygląda mniej więcej ona tak, ale potem wam dam przybitki, jak to wygląda w życiu realnym. Okej, teraz nie patrzę i co teraz wyciągnę? A. Klawiatura. Jest to taka sama klawiatura jak poprzednio, więc tutaj nie ma zbytnio co omawiać. Ja chyba założę kanał z ASMR, bo do czegoś to mi się musi przydać, naprawdę. Okej, grzebę teraz w środku i coś tutaj znajdę czy nie znajdę. Myślałem, że coś będzie bardziej w środku, ale wszystko jest tak samo na wierzchu. Myszunia. Szczerze, bardzo mi zależało, tak samo jak Anecie, na myszce. Bo moja myszka... Aha, nie pokażę wam jej, bo jest podłączona, dobra. A ta myszeczka ma klawisze po boku, można sobie je zbindować, ma światełka LED. Tego, co dobrze pamiętam, to na stronie od producenta jest program do zainstalowania i do obsługi tej myszki, ale mogę się mylić, ale chyba dobrze to kojarzę. Kolejna rzecz to... Coś, co Aneta nie umiała określić. Mam wrażenie, że coś się stało z moim telefonem, muszę to zobaczyć. Fałszywy alarm, ale przez chwilę myślałem, że coś mi wybuchło w pokoju. Jest to Scorpius i nazwa nie jest przypadkowa, dlatego że to trochę przypomina Skorpiona, ale jest to do organizacji kabla od myszki, żeby nie walał się on tak brzydko na biurku. Nie jestem pewny, o jaką wersję poprosiłem, ale wiem, że wersja Pro posiada też dodatkowe wejścia USB, więc można mieć więcej wejść w komputerze. Ale chyba prosiłem o wersję zwykłą. Też wam to pokażę na przybitkach. Zaraz. OMG! Okej, słuchajcie. Jest pewna zmiana. Ponieważ to jest Scorpius zwykły, to dostałem jeszcze prócz kolejnej myszeczki, która jest taka sama jak poprzednia. Dostałem jeszcze dwa Scorpiusy Pro i właśnie one mają wejścia USB. Mam dziwne wrażenie, że to jest jakoś cięższe od tej wersji. Nie, to jest takie samo, jestem po prostu idiotą. I tutaj mamy mały problemik, ponieważ... Przerywało mi nagrywanie, ale w sumie lepiej, że stało to się na sam koniec niż w środku nagrywania, kiedy paczkę otwierałem, ponieważ dużo rzeczy was nie ominęło. Podsumowując, dostałem dwie sztuki klawiatury gamingowej, dostałem też dwie sztuki myszek oraz trzy Scorpiusy, w tym dwa wersji Pro. Jeden taki zestaw jest dla mnie, drugi zaś jest dla was na rozdanie. Więc jeśli chcecie zdobyć na przykład nową klawiaturę, wystarczy, że przejdziecie na mojego Instagrama i wykonacie zadania konkursowe, które będą w nowym poście. I jeszcze raz bardzo dziękuję firmie Krug za współpracę i zapraszam was do udziału w rozdaniu oraz do subskrypcji mojego kanału. Koniecznie próbcie ten filmik i napiszcie mi w komentarzu, czy dostaliście dzwoneczek. Ja już kończę. Wszystkie pokazane wam dzisiaj rzeczy możecie zobaczyć na stronie, link macie w opisie. Jeszcze raz wielkie dzięki, to tyle, subskrybuj, lajkuj, komentuj, no i widzimy się wkrótce, na razie. Papa.